Cześć wszystkim, tu znowu Takumi, a razem ze mną jest... Unio 7. Witamy z powrotem w Neverwinter Nights. Spotykamy Idziemy. Się tutaj przed grobowcem Kel'Garasa. W tamtą stronę? Tak, w tamtą stronę, źle poszedłem. To tu właśnie podniosła się w ostatnim odcinku głowa. Wchodź pierwszy, bo tam raczej będzie walka. No i... O, posągi Kel'Garasa. I posągi gargulca. Ciekawe. I runiczny słup. Dwa runiczne słupy. Czytajmy. Jakieś ślady tutaj. Runy wyryte na tej kolumnie są ci obce. Uważasz jednak, że dalsze badania mogą wyjawić ich treść. Spróbuję wiedzy. Jak się nie uda, można zawsze rzucić identyfikację. Sukces. Inskrypcja jest krótka i jasna. Kel'Garas, kapłan Yergala i sługa najmroczniejszej ścieżki. Nic ciekawego. A na drugim pewnie to samo. Ale spróbujemy rozpoznawania pisma. Runy odpowiadają o potężnym kapłanie Yergala, który pozostawił po sobie sentencję stanowiącą zarówno klątwę, jak i przepowiednię. Netheril powróci. Sprowadzę go z powrotem i będę nim władać na wysokościach. No chyba zapowiedź czegoś grubszego. Posąg jest zimny. Ślady. Wygląda na to, że niedawno przechodziła tędy grupa jakichś stworzeń. Uwaga, pułapka to jest. Kaczu uda mi się zabrać. Może aktywuje gargulce. Sukces niemożliwy, czekaj, to rozbroję ją. To pewnie są okay. Pułapki, które działają z otoczeniem. Na przykład właśnie na te posągi. Okej, okay, tam widzę zombie. Mogą je aktywować. I szkielety łuczniki lub łucznicy. Patrzcie co może wycofajmy się. Wilk już poszedł, wracaj wilku. O, tryb potężnego ataku włączył. Tak samo jak Lino. W każdej walce. A! Sięgają mnie. Chyba trzeba się z nimi zabawić. A dalej nie, wycofajmy się, zajebać te zombie najpierw. Skąd oni strzelają? Są tutaj na mostku. Okej. Teraz dwa ataki, więc dużo szybciej będę strzelał. Okej. Ale go załatwię. Próbuję w szkielety wycelować, ale ciężko na nie kliknąć. Stąd. No okej, okay. Łapki, tak. Czekaj, wyknę sobie coś. Tak myślałem, że na takim mościku będą pułapki. Okej. Okay. No, ładnie wchodzi rozpłatanie. No. Voila. Dobra, ty pewnie znowu jest jakaś pułapka. Tak. Torba uzdrowiciela. Plus jeden. Plus jeden. Średnia kolczasta pułapka. No, myślałem, że same quickcie szkieletu będą z nich, a jednak coś tam mają. O, jedna sztuka złota. Średnia, rzeczywiście. Nie zbierasz kikci szkieletów? I tak nie znam przepisów na nie. Zobaczmy. Tu jest nagrobek. Po drugiej stronie być może też, bo wygląda symetrycznie pokój. Na nagrobku wyryto wiele runicznych symboli. Nie znasz języka, w którym je zapisano, ale być może uda ci się je odcyfrować. Napis wykonano w starożytnym netheryjskim. Inskrypcja wymienia czterech głównych kapłanów Yergala, których pochowano w tym miejscu, oraz opisuje szczegółowo ich niecne czyny. Kapłani nosili imiona Zefit, Amadus, Izirael i Kłemisz. Wszyscy poświęcili swe ciała i dusze, by bronić tego grobowca po swojej śmierci. Czterech bossów. Te drzwi się nie otwierają? Ja nie sprawdziłem ich. Otwierają Chciałem się. Sprawdzić, czy jest po drugiej stronie nagrobek też. To są cztery sarkofagi. Czterech strażników. Więc może podlecz trochę. Połapki są.
Czekaj, czekaj, pułapki. Mam w sarkofagach. Pewnie na każdym jest. To widzisz jakieś pułapki? Ja nie widzę na razie. Tak, ja widzę. A, na widzę. Tych. Do dzieła! Czekaj. Próbuję zabrać. Znowu. O, sukces. Pozbieram też resztę. W takim razie. Tutaj nie widzę. Ale jest, ja widzę. Jest. Jeśli mi to długo zabiera. Średnie pułapki kulczaste to są. Fajnie. To może je zastaw od razu. Chociaż kolce na szkielety. Nie wiadomo co tam będzie. Czy mumia, zombie, szkielety, lisze. Lisze mają 20 poziom. Przynajmniej według oficjalnego. Oficjalnej księgi potworów. Mogę zostawić jedną lub dwie. Powiedzmy tutaj. I tutaj. Mam nadzieję, że twój pies nie aktywuje ich. Nie. Przyjaźni nie aktywują pułapek naszych. No nie wiem, chyba różnie to bywa. Nie. Ale że pewnie od poziomu trudności. Okej. To ktoś musi teraz sarkofag sprawdzić. Ciekawe, kto to będzie. Czekaj. Mumia. Rękawice niezidentyfikowane wezmę. Strach. A, ty jesteś odporny na strach, tak. Dzięki temu. Przydało się. Dobra, no, to przy następnej mumii... Piesek nie miał tyle szczęścia. Przy następnej mumii to się odsuniesz. No, ja się nie przestraszyłem. Okej. Przywal jej! No, tak to się robi. Rękawice tu są niezidentyfikowane, drobnie ci je. Tu jest pułapka z szkieleta. Tak. Sprawdź szkieleta. A, ze szkieleta. Rękawice dla mnicha. Ale plus 3. Mogło być trochę warte. Okay. Pamiat ataku 3, zimno 2 punkty obrażeń. Okej. Okay. Dobra, no to kolejne. Gotów. O, pies się nie przestraszył jeszcze. Absorbuje 5 fizycznych. Słabo. Ale masz tą broń przeciwko niej. No, ale mój sztylet praktycznie cały ten. Z drugiej ręki praktycznie cały absorbuje. Co to było? Mała tarcza. Niezidentyfikowana. Mała tarcza plus 2. Aha. Ja, ty nie korzystasz z tarczy, ja korzystam czasem. Okay. Masz jakoś ten? Leczenie drobnych ran? Mhm. Okej, okay, dobra, starczy. Dzięki. Chwila zbroję założę. Mhm. Tylko ją znajdę. Dobra, mam. O, to jakaś maska jest. Może dla mnie? Zadziałała ta pułapka na nią? Zadziałała, ale większość chyba zaabsorbowała. Może tamtą zebrać najpierw. Tak, nie są to zbyt poważne walki. Wiesz... Hełm wyładowania, odporność na elektryczność. Okej, okay. Biorę ostatnią. U, to jakiś pas jest. Lodowa strzała. Mikstura wiedzy. To może sam zidentyfikujesz?
co wam rozżywać nonsens? Okej. Mas mnicha. Ech. Tylko dla mnich przyspieszenie jedno użycie na dzień. Fajny pasek. Dla no. mnicha. Ciekawe, co w pokoju naprzeciwko. Nie ma tam żadnego nagrobka, który ostrzega przed niebezpieczeństwem. Mhm. Być może był, jest tu jakiś gruz, który oznacza, że mogło tu być. Zombie! Jej! Ura! I pułapka. O, mnie źle przysunęli. A, to jest Lord Zombie. Się dziwiłem, że zombie tak urządziły twojego psa. A to jest Lord Zombie. Ja go załatwię. Aha. To sprawdź sobie pułapki, a ja zobaczę, co tutaj wydropiło. Długi miecz plus 1. Tarpa uzdrowiciela. Broja. Kolczuga plus 2. O, czekaj, pokaż mi. Soczewki wykrywania, wykrycie pułapek. 3 użycia na dzień. Dobra, kolczuga nie dla mnie. Kolczuga nie dla mnie. Ale ciężka. Okej. Okej. Okej, nie widzę żadnych pułapek. Ale masz tutaj soczewki wykrywania, których mógłbyś użyć. Gdzie? Przy zombie? Tak, w zwłokach jego. I... Tak. Gdzie są? Zabrałeś? Nie, są soczewki. A, soczewka wykrywania, tak. Wykrycie pułapki, 3 użycia na dzień. Ech, to może ty sobie zachowaj taką standardowe wykrywanie pułapek. Okej. Okay. Kamień gromu, to jest strzała do zidentyfikowania. Strzała plus 1. Okej, okay, zaraz sobie ją wezmę. Mikstura jasnego umysłu. Jasny umysł. I awanturyn. Okej. Okay. Odpoczynek czy leczenie? Tak, odpoczynek jakiś może. I ruszamy dalej. Jaki ja strzał teraz korzystam? Plus 1, okej, okay, spoko. No sporo jeszcze strzał plus 1. Ruszamy! Onward to victory! Posągi. Mam złe przeczucia do nich. Posągi minotaurów. A może ktoś tu korzystał z czarów petryfikacji? Zadziała na to rozproszenie magii? Nie wiem. Nie rozproszono obszaru działania. Jeszcze jedna próba i... Może przeczekajmy to. No. Prawie mnie zabiło.
Pod warunkiem, że da się to przeczekać. Czy musimy zniszczyć te posągi? Nie kojarzę. Wow, tam jest Kalgaras. A! Paraliżował mnie. O, coś mi walnął. Tobie też. No to był przywołanie boskiej mocy, czy coś takiego. Okej, okay, zniknął? Może uciekł. Albo rzucił niewidzialność. Nie, on jest kapłanem, więc nie ma niewidzialności. A może jest dwuklasowym? Może. Wycofał się. Okej, porozmawiam z posągiem. Posąg jest zimny. Ale na wszystkich to samo. Okej, nic tu nie ma. Było. Okej, dzięki. Są jakieś zablokowane drzwi. Widzisz kilka bardzo niewyraźnych śladów, które jednak szybko znikają. No, ciekawe. Strzelają. Czekaj, dźwignia w podłodze. Co ona zrobiła? Nie wiem, chyba jakby rzadziej by leciały. Szczerze mówiąc, nie wiem, co ona zrobiła. Czekaj, czy to nie jest zablokowane tam? Przede mną jest taki słup światła, czy widzę to ten słup, o, ale dostałeś. Wow. Nie zauważyłem, że dostaję coś. Za kamieniami tutaj są jakieś drzwi. Mhm. Ale chyba nie mamy sposobu na interakcję z tymi kamieniami. To uważałeś, żeby te dźwignie coś robiły? Nie. Tam jest jakiś słup światła. Nie wiem, czy to czasem nie jest tarcza. Czy się nie będzie dało przez nią przejść. Ups. Da się. A, tu jesteśmy niewrażliwi na zaklęcia. Tu można odpocząć chwilę. Nie można. Znaczy, w sensie... przed otrzymywaniem obrażeń, ale nie mogę zdjąć zbroi, żeby cię wyleczyć. Więc może torbę uzdrowiciela proponuję. Okej, okay, to ja sobie użyję. Okej. Okay. Zwiększona niewrażliwość na ogień. A w sumie może mamy jakieś niewrażliwości. Nie pamiętam w sumie. Idziemy! Okej. Okay. O. Nie idziemy. Zwanhitowało cię? No. Shit. Ajajajajaj. Okej, przeżyłem. Czekaj, nacisnę tutaj dźwignię. Zobaczę, czy one coś robią.
tutaj. O, czekaj, ukryte drzwi znalazłem. A! Jest, przeszedłem. To jest jakieś ukryte przejście. I w nich pełno szkieletów. Śmierć już na ciebie czeka. Leczknę. Szybko, bo mnie zabiją. Lecz się. O, szkielety już prawie nie dają doświadczenia. Okej. Okay. Kłykcie. Kłykcie. Tu też. Chyba nic nie było. Okej, okay, możemy odpocząć. W zasadzie to tak. Jeżeli się okaże, że całą to można było przejść bokiem. O, więcej szkieletów. Jeden miał pułapkę. Aha, zaraz zobaczę. A już wziąłem ze sobą. Spójrz tutaj. Czekaj, zobaczę, gdzie prowadzą te ukryte drzwi. Więcej szkieletów. Tak. Myślałem, że będę prowadzić z powrotem do... Nie wiem w sumie gdzie. Ja mam tę pułapkę. Okej. Okay. Chodzimy? Tak. Dobra. Nie no, szkielety z kosami. Aż to tandetne. O, tam coś czaruje. Kalgaras. No. O, pułapki tu, tu jakieś są. Rzucił na siebie zbroję maga. Czyli jednak ma klasę maga. Mi się wydaje, że to była zbroja maga. A może zbroja wiary? Nie spojrzałem na czat, czy rozpoznałem to zakręcie. Za szybko się przewija. Nie mogę go trafić. Nieźle mi przywalił. O, znowu. Czy on ma regenerację? Nie wiem. Nie, no udało... nie, przestraszył mnie. Nie udało mi się go w ogóle zranić. Okay, no chyba, nie, zarażony jest. Chyba masz przerąbane. Na szczęście uciekam. Już nie. Uciekaj! O. Uciekaj! O nie, w pułapkę wszedł. W ogóle nie mogę go zranić. Napij się czegoś. Nie mam czego. I znowu wyrzucam słabe rzuty. O, uciekł. Uciekł. No jeżeli tak ma z nim wyglądać walka, to trochę ciężko będzie. I tu są pociski jakieś. Do pracy? No. A! Udało mi się zidentyfikować strzały plus jeden. Chyba nie było zbyt ciężko.
Chyba same quickcie wśród tych szkieletów. Mhm. Złota trochę. Było. Okej, quickcie. 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 Pusta skrzynka. O, ten miał złoto. Sztukę złota. Widziałem. Ale nie wziąłem. Że i tak ma wyglądać walka z tym Kalgarasem, to chyba będziemy musieli mu ustawić jakąś ścieżkę zdrowia z pułapek. Może trzeba będzie jakieś czary porzucać. Chociaż... Umiesz czarować? Mam parę zwojów z kołami ognistymi. Rzucę na ciebie kocioł zwinność. Ty? Tak, koszulka kolcza blokuje mi tą zręczność. Więc nic mi nie dała. To ją zdejm. Będziesz trafiał. Bogowie też chyba będą trafiać. Nie, tylko jeden KP mi spada. Czekaj, czekaj. Plus 10, plus 5. O. Nie, czekaj. Muszę patrzeć na ten drugi. Plus 11. Co to ja nie mam finezji w walce? Może nie? Szkielet czarny strażnik. Zamykam te drzwi. W ogóle zdejmuję zbroję i nie dostaję zwiększonego ten bonusu do ataku. Sprawdź na atutach, czy masz. Ojej, no, idzie tu ten szkielet. Chyba mnie zauważył. Ja też go zauważyłem. No, nieźle mnie poharatał. No trawże go w końcu. Nie brzmi jak coś szkielet by powiedział. 7. 12. Niezły pancerz miał. Czekaj. A może po prostu muszę obie bronie mieć. Miecz dwuręczny plus 1. Hełm czarnego strażnika. Ulepszone rzuty obronne, dźwięk przemysłowy 3. Zbroja czarnego strażnika. Tylko dla neutralny, tylko dla zły. Używanie boskie względy, 3 użycia na dzień. Fajnie byłoby to wziąć, gdyby ktoś to mógł wziąć. Okay. No, z bonusem do siły ja mogę wziąć. Lepszone, że to obronne dźwięki umysłowe. Oj, nie tu. Need healing. Już. Coś na mnie na Skype napisał. Do mnie ta sama osoba. Okej, dzięki. Szkielet wojownik. A, zobaczył mnie. To tak wspomnę na Skype'ie. Praca. No. Dobra. Same kuki. Krzynka. O, tu są jakieś pociski, strzały. Zielony niebieski pierścień, mikstury, którą pewnie chcesz wziąć. Ognista strzała. Okej, okay. Uwaga na pułapki.
Coś mi tu śmierdzi. Właśnie. Strzała plus dwa. Okej. Czekaj. Okej, tutaj też jest pułapka. To wygląda jak ukryte drzwi. Okej, okay, zadawanie krytycznych ran swój. Chcesz? Mogę wziąć. Czekaj. O, okej, okay. chyba czysto. Okej, okay, torba i granat. I tyle. Coś tutaj się dymi, możesz tutaj podejść, zobaczyć? Mhm. Uh-huh. Czy czasem nie wykryjesz drzwi? Nic nie ma. Wow! Pułapka. Watch yourself. Okej, okay, nie wykryłem jej. Może ja ją wykryję. Myślę, że ja ją załatwię. Widzisz ją? Nie widzę. To może weź te soczewki na chwilę. Oj, nie, tobie. Czekaj. One mi wylądowały tutaj. Nie widzę, nic nie znalazło. Nic, kompletnie nic. Ja przez chwilę widziałem. Ja, tak też mi mignęło światełko, ale tyle. Chyba będziemy musieli to za... O, dobra. Myślałem, że trzeba będzie zniszczyć gargulce. O, zejść się na najwyższy poziom. Ale jeszcze chyba całego nie zwiedziliśmy tego. Trochę nam zostało. To gdzie się udajemy? Naprzód czy na wstecz? A gdzie jest na wstecz? Został jeden północno-zachodniej części. A tam były drzwi za tam. Zawalone kamieniami. A. No jak tak to? Okej. Okay. Move forward. Widmo. Posąg Jergala, ołtarz Jergala. No. Czy Jergal Barbarzyńca nam pomoże w naszej dzielnej misji? Czekaj, idzie widmo. Tego tak. Wilk się przestraszy. Nie jest też taki monstrualny. Okej, okay, dobra, wiesz co, chyba pora na przerwę. W takim razie do usłyszenia w kolejnym odcinku. Idziemy dalej zwiedzać grobowiec. Jak on się nazywa? Kelgera. Kelgaras. O. Chociaż już chyba dużo go nie zostało. No i. Tak. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Widzimy się za dwa dni. Tak. Do usłyszenia. Hej.